Nigdy. Ale widzieliście, co oni zajmują, tak? Nikt nie pytał. Byli grzeczni, proszę pana. Tak. Każdy się bał, na co to było, komu potrzebne. Tak, ja wiem, 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 na co rozumiem. Tacy sąsiedzi, jak tu my między sobą. Tak, 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 iż by rozmawialiście. Tak, nie, no to rozumiem, tak, tak. Tak, tak, jest... Tak. I czy oni wrócili brudne? Jaki mundury nosili? Czyściutkie byli. Cały czas byli czyściutki. A, myli się tu, pod studnią też się myli. A tak? Tak. Ale kiedy wrócili z pracy, z obozu, jak oni byli ubrane? Czyści byli, bardzo czyści. Tak? Zawsze. No i jak to mundur wiedzieć, tam się tego wie pan. Tak. Ale tak to w zasadzie. To nie był z błoto i tak dalej. To gorsze te czarniuchy robili, te ruskie. Tak? A jak? Proszę, sam oficer Niemiec to był. Tak? Proszę pana, nasi Polacy. Tak. Ja tu moja noga na tym obozie nie będzie. Tak. Dlaczego to wszystko zostało wywiezione? Tak. Kości, proszę pana, pod drzewem były wyłożone, bo wyłożony był ten piasek. Ale kiedy kości byli? Kiedy był ten Michael? Czy ja to, 3-4 lata temu to tak, był kości. O tak, wiem ja tę historię. Tak, 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 tak. Kości je. To jest ludzkie? Bo to był bardzo nieludzki, ale chyba ten, który ma ten koparek, nie wiedział, że tam był masowy grób. A ci dranie co? Które to zrobili? Dzień, prawda? O tak, to nie był bardzo przyjemne. No a jak? On nie wiedział, jak ci... On dobrze wiedział, co tam jest, proszę tak? pana. Dobrze wiedział, jeden z on, drugim. On wiedział, że tak. tam był grób i on tak kopał przez pies. No, tak. Budzili chować tam te kości, później wzięli, wykupali to. Tak? O, z powrotem tak złożyliście te kości. Michael on... był świadkiem na tym pogrzebie, rabin tam coś. O, rabin tu był też. Ja, on nie... pięciu rabinów. Pięć rabinów musieli przyjechać. Była i tak, ciocia moja najbardziej. Tak? Ukryła, no. A potem przyjechał wzruszona. Ja sobie buzię otworzyłam, ja powiedziałam nie. Mhm. Fałszywie nikt nie będzie zeznawał. Tak? Została się, mamy ciotkę tak? uratowana. Tak. I teraz fałszywie, bo ty chcesz odszkodowanie, ty chcesz majątek, który masz, a chcesz, żebyś, że ty tu masz tym, tak nie można było zrobić. A kto to był? Czy... No ta, co właśnie już tego obozu. A, był jakiś pani tu, który stwierdziły, tak, że był... Tak, mamy ciocia ukrywała ją. Tak? Siostra mego ojca. Tak. Tak? Nie, to jest niedobre, nie w porządku. To jest nieludzkie. Ile ludzi zginęli w tym obozie? O, tego dokładnie to ja nie wiem. Nie wiem. 1000? 10 tysięcy? 100 tysięcy? Nie wiem, nie wiem. 1000 to ja tego nie wiem. To bez przerwy te... 500 tysięcy? Babcia mówiła, że przychodziły. No nie, to nie był taki aż strasznie duży. Duży, tak. Tak? Bo pierwszy babcia... Proszę? Nie był pan tam na tym obozie? Byłem, tak. Bo pierwsze te zwłoki były dołowane. Tak. I to później taka fermentacja się robiła, tak. wtedy dlatego później były palone. To coś strasznego, trzeba było okna zasłaniać i można było otworzyć, babcia mówiła, bo to wszystko, prawda, ten dym spalony tak. tych ciał, kości, bo byli ludzie i chorzy, i zdrowi. Tak, 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 rozumiem. Dobrze, mi wydaje się, że oni już nie mają więcej pytań, nie? No, Michael, to tak. jednym palcem ma. Tak, okej, fajnie, okej, dziękuję.